Chwała naszemu Bogu za Jego dobroć wobec nas, za prawdę, z Bogiem cierpliwym, wybitnie cierpliwym Bogiem. Mieć tyle nam wspaniałości do przekazania i tyle nad nami pracować, żebyśmy mogli zrozumieć, co On do nas mówi, to za prawdę trzeba mieć wybitną cierpliwość i to z pokolenia w pokolenie. Ale On też widzi, kiedy człowiek już to rozumie, ale nie chce tego zaakceptować. Ale też, kiedy człowiek tego nie rozumie, Bóg dociera do człowieka, aż zrozumie. To słucha i rozumie i zachowuje, ten wydaje owoc godny Pana. List do Galacjan, 4 rozdziale i 16 wierszu czytam takie słowa apostoła Pawła, które są bardzo znamienne w czasie życia naszego ludzkiego na tej ziemi. Czy stałem się nieprzyjacielem waszym, dlatego że wam prawdę mówię? Dziwne, że to przychodzi prosto od Boga. Bóg mówi prawdę człowiekowi, a człowiek traktuje Boga jak nieprzyjaciela, zaczyna go zwalczać, zaczyna odsuwać od siebie to, co Bóg mówi, a przecież Bóg jedynie mówi prawdę. Kiedy Bóg mówi do człowieka prawdę, człowiek zachowuje się tak, jakby Bóg był nieprzyjacielem. Woli słuchać diabła, który oszukuje i zwodzi człowieka i prowadzi gdzieś na manowce, bo wydaje się człowiekowi, że to jest coś, co jest bardziej bliskie człowiekowi, bardziej człowiek jest w stanie to zrozumieć, niż przyjąć to, co mówi Bóg. Ludzie, którzy chodzą do szkół, gdyby tylko mieli jedną taką księgę na wszystkie swoje lata, to by było powiedziane, że no jak to, przez tyle lat się uczyć z tej jednej księgi tylko, trzeba wiele, wiele ksiąg i to co roku. Następne i następne i następne. Wydawałoby się, że ludzie by byli w stanie bardzo szybko wiedzieć dokładnie, co, gdzie jest napisane, o czym, dlaczego i stosować to. Jednakże widzimy, że to nie jest tak, że bardzo ciężko to się przedostaje poprzez tą blokadę wobec Boga, poprzez ten jakby brak uznania wielkości, majestatu, chwały tego, który przemawia. Jest jakby człowiek zmagał się z kimś, kto nie ma na tyle przebojowości i siły, żeby człowiek ustąpił temu komuś. Wiemy, że Bóg gdyby zechciał, to wszyscy by musieli robić, co On chce i koniec. I nikt by nie mógł nawet mrugnąć bez Niego. Ale Bóg chce, żebyśmy byli poddani temu i abyśmy chcieli przyjąć Jego prawdę, żebyśmy nie traktowali Go jak nieprzyjaciela, kiedy On nas napomina, karci i ćwiczy jak swojego syna czy córkę. A więc żebyśmy zdawali sobie sprawę, że jeżeli Bóg do nas mówi, to znaczy, że to jest dla nas najlepsze. Żebyśmy nie opierali się Bogu, żebyśmy nie robili różnych rzeczy, które często ludzie robią. Nie mówiąc wprost, że nie chcą tego przyjąć, na przykład dzieci, co rodzice do nich mówią, próbują się wymigać od tego w jakikolwiek sposób, mówiąc cokolwiek, że to boli noga, że ręka boli, że nie są w stanie na razie, że coś jest ważniejszego, cokolwiek, żeby się wymigać, żeby nie było tak, że całkiem oni jakby nie chcą. Boże Słowo jest proste, jest dla prostaczków, jest dla ludzi, którzy są w stanie to przyjąć i według tego zacząć żyć. Czy mamy walczyć ze Słowem, czy przyjmować Słowo? My się czasami zachowujemy, jakbyśmy walczyli z tym Słowem, że Bóg mówi, a my albo szybko zapominamy i nie chcemy pamiętać nawet o tym, bo przecież by trzeba było coś koniecznie z sobą robić, albo wróg nam to wykradnie, bo nie zależy nam na tym tak bardzo, żeby tego szczec, jakkolwiek, ale jakże często przez pokolenia widać na tych wszystkich ludziach, którzy
byli wierzącymi, jak w Izraelu, tak i później poprzez Ewangelię, kiedy Jezus Chrystus był już docierający do nas pogan, jak często ludzie spierają się z Bogiem. Próbują swoje racje. Rozumiecie, że kiedy brakuje ugięcia się przed tym, kto mówi, że to mówi Bóg, to człowiek będzie stale podnosił swój kark do góry i będzie próbował minąć to słowo. Będzie walczyć z Bogiem przeciwko swemu zbawieniu, bo każde słowo Boże to jest zbawienie. Czy stałem się nieprzyjacielem waszym? Dlatego, że wam prawdę mówię. Czy serca nasze są otwarte na prawdę, tak jak człowiek, który chce czerpać z tej prawdy, żeby żyć według tej prawdy? Przemieście swoje lata. Nie chodzi mi o to, żeby się ktoś potępiał albo, nie wiem, się chwalił czy cokolwiek, ale tak trzeźwo spojrzeć w te wszystkie lata swojego chrześcijaństwa. Ile z tych słów jest już w codziennym życiu? Możemy tylko powiedzieć, że jest jeden problem, który powoduje, że tak trudno one się przedostają. Brak zrozumienia, kto to mówi. Lud mój ginie, gdyż brak mu poznania, ponieważ ty, kapłanie, porzuciłeś poznanie Boga. Poznanie Boga. Kim jest Bóg? Ludzie słuchają słowa jakby nie od tego, który stwórcą nieba i ziemi jest, wszystkiego, co widzialne i niewidzialne. I często ludzie chrzczą się i później nie traktują Boga jako wszechmogącego stwórcę wszystkiego, tylko tak jakby rozmawiali z kimś, który nie potrafi zrobić różnych wiele rzeczy. Jakby z kimś nie do końca umiejętnym. Wiara nie sięga do wszechmocnego Boga. Chodzą ludzie po ziemi, jedzą pokarm, który stworzył Bóg, cieszą się, że tak dobrze, fajnie smakuje, a zarazem nie umieją uczcić tego, który nadał wszystkiemu zapach, smak, kolor. Widzicie, to jest, myślę, ten moment, że człowiek często traktuje Boga jak nieprzyjaciela, dlatego że nie zna Boga i nie umie zobaczyć, ile on ukazuje cierpliwości nam ludziom. Ile uniża się do naszego sposobu myślenia, żeby porozmawiać z nami, żeby dotarła do nas jego prawda o tym, że chce nas uratować i zbawić. Rozmawia jak z kimś, kto stracił rozum, aby z powrotem przywrócić rozum, żeby człowiek nauczył się prawidłowo działać. Wiecie, kiedy Bóg może swobodnie do ciebie mówić i ty słuchasz i mówisz: Panie, sługa Twój słucha Ciebie. Nareszcie wiesz, kto do Ciebie mówi. Zdajesz sobie sprawę, Ty jesteś sługą, nie z Panem. Ty jesteś już gotowy czy gotowa na to, żeby czynić to, co On do Ciebie mówi. I jesteś otwartym na to, żeby tak się też działo. Wtedy to słowo jest dla Ciebie kosztownością. Smakujesz je, delektujesz się tym słowem. Ono nie sprawia, że chcesz szybko je zostawić. Chcesz z nim przebywać, z tym słowem, ponieważ ono ciebie pokrzepia, posila, napełnia, daje ci otuchy. Sprawia, że jesteś coraz bardziej chętnym żyć dla Boga na tej ziemi. Zdajemy sobie sprawę z tego, że przyjęcie Bożych słów wystawia nas na zniewagę, na pośmiewisko. Może to też być ten element, którym boimy się przyjąć tych Bożych słów, bo nie chcemy być uznani za jakichś głupków przez ten świat, za ludzi, którzy majaczą, albo ludzi, którzy stracili rozum, bo przecież wszyscy uczeni już mają określone co i jak. Chcemy być zachowani przed tym, aby nie być przez ten świat uznani za głupków. I może dlatego też wtedy człowiek broni się przed prawdą Bożą, bo wie, że ta prawda wyprowadzi go na pośmiewisko, na szyderstwa, na kpinę. Jeżeli człowiek otwarcie będzie mówić te prawdy, ludzie będą patrzeć jak na głupka, który stracił rozum w XXI wieku, wierzyć w to, że Bóg jest, czy inne rzeczy, rozumiecie? I czasami jest to, że lęk i obawa
przed tym, co pomyśli ten świat, powoduje, że ludzie bronią się przed Bogiem i przed tym, co On do nas mówi. Dobrze jest to zobaczyć, jeżeli jest taka przeciwność i poprosić Boga o to, by ona zginęła. Bo Jezus powiedział, kto się mnie będzie wstydzić i słów moich, tego ja się wstydzę przed Bogiem. Jeżeli my przed tym cudzołożnym światem będziemy się wstydzić, to Pan mówi, ja się zawstydzę przed moim Ojcem. Ale ten Pan nie chce tego, Jemu nie zależy na tym. On chce raczej, żeby móc mówić o Tobie i o mnie, że zrozumieliśmy, że przyjęliśmy, że poddajemy się tej woli, poddajemy się miłości wzajemnej, poddajemy się temu, bo rozumiecie, my coraz bardziej wiemy, jak Kościół powinien wyglądać, ale czy my coraz bardziej też jesteśmy takim Kościołem, jak wiemy, że powinien taki Kościół być? Gdyby nas spytać, my wiemy, jak powinien Kościół żyć, jak ze sobą być, jak ludzie powinni nawzajem wyprzedzać się w okazywaniu szacunku, jak powinniśmy myśleć o sobie nawzajem, jak o sobie samym, jak powinniśmy się miłować w ten sposób. My wiemy o tym wszystkim i co? I czy jesteśmy gotowi poświęcić swoje życie, aby tak było? Czy chcemy, żeby Pan nas zmienił w taki sposób, jak Słowo Jego mówi, że On chce, abyśmy żyli, abyśmy miłowali się nawzajem, jak On nas umiłował? Czy chcemy tego? Czy myślimy o innych, rozumiecie? Czy myślimy o innych, kiedy cokolwiek robimy? Czy myślimy o sobie, bo my tak potrzebujemy? Widzicie, widzimy nieraz człowieka gdzieś tu czy tu, który nie myśli o innych, tylko o sobie. Ale to nie jest Chrystus. Widzicie, tym uczonym w piśmie, faryzeuszom, tym kapłanom, arcykapłanom brakowało w rzeczywistości weryfikacji, czy oni chcą poznać prawdę Bożą, czy oni chcą żyć prawdą Bożą. I oni odpierali tą prawdę, jakkolwiek ona była im podawana. Sprzeciwiali się Bogu. Nie chcieli poddać się zbawieniu. Uczniowie mogli widzieć, w jaki sposób Jezus jest ich traktowany, jak co się mówi o tym Jezusie, w jaki sposób podchodzi się do Niego, kiedy się wypowiada te słowa. To nie Bóg w tobie działa, lecz Belzebub w tobie działa. A więc obrażano Pana Jezusa Chrystusa, prawdę obrażano, znieważano. W końcu opluto, odrzucono. Musimy zrozumieć, że słowa, które są zapisane w Biblii, które wypowiada Jezus, nie wyprowadzają nas na wielką akceptację wśród tego świata. A gdy je szukamy wśród tego świata, to najczęściej świat wtedy zmieni nas. Musimy uznać, że tak jak postępowano z Panem Jezusem Chrystusem, tak będą postępować i z nami, gdy będziemy żyć w prawdzie. Nie mamy się światu podobać, lecz Bogu. Ale żeby tak było, my musimy zrozumieć, że czasami jest zupełnie odwrócona sytuacja. Ludzie ze światem rozmawiają bardzo uprzejmie, bardzo tak starają się posłuchać ten świat, żeby ten świat zobaczył, że chrześcijanie to jednak są tacy, a tacy. Ale kiedy Bóg mówi, to człowiek nie słucha, co Bóg mówi. Bardziej zależy człowiekowi na tym, co świat pomyśli, niż co Bóg myśli. Jak można pobłądzić, nie zdając sobie sprawy, kto jest ważniejszy, czy świat i władca tego świata, diabeł, czy Bóg, stwórca nieba i ziemi. Cały czas toczy się bitwa o to, kto jest prawdziwie Panem, kto nas stworzył. Kto mówi prawdę, a kto kłamie? Kto namawia nas do dobrego i daje wszystko, aby to się działo? I kto namawia nas do złego i też daje wszystko, aby to się działo? List do Hebrajczyków, 11 rozdział, od 36 wiersza. Drudzy zaś doznali szyderstw i biczowania, na to więzów i więzienia. Byli kamienowani, paleni, przeżynani piłą, zabijani mieczem, błąkali się w owczych i kozich skórach, wyzuci ze wszystkiego, uciskani, poniewierani.
Gdyby to byli przestępcy, bandyci, złodzieje, ludzie, którzy stale krzywdzą innych, moglibyśmy pomyśleć, no wszyscy mieli ich już dość, żeby gdzieś po prostu skończyć z nimi, ponieważ oni tyle krzywdzą. Ale tu mamy ludzi, którzy nie krzywdzili nikogo, którzy mówili prawdę i którzy z powodu tego zostali znienawidzeni. Czy chcemy być wśród tych ludzi? Czy chcemy być wśród tych bohaterów wiary, którzy nie zrezygnowali z prawdy na konto tego świata, żeby się światu podobać? Żeby świat powiedział, no tak, ty jesteś nie tak daleko od nas. Umiesz zrozumieć nas. Nasze wybory, nasze decyzje, jakie one muszą być? Muszą być tak, jakie są decyzje i wybory naszego Boga, naszego Pana Jezusa Chrystusa. Jeżeli my rozumiemy, że wszyscy, którzy wyszli na tą drogę, są narażeni, to my musimy zrozumieć, że to nie jest coś, co my miniemy i zostaniemy nadal w prawdzie. Jest to niemożliwe. Sól, kiedy zwietrzeje się, na nic innego nie nadaje, aby ją wyrzucić, bo się straci swój smak, a smak soli to prawda. Jeżeli sól straci smak prawdy, to wtedy sól jest bezwartościowa. To samo światło, kiedy stanie się ciemnością, co ono może komuś pomóc? Jeżeli w światło życia chrześcijańskiego zacznie wkraczać ciemność egoizmu, samowoli, myślenia o sobie, co to pomoże komukolwiek? Przecież my zostaliśmy wprawdzie wezwani do społeczności, do takiej społeczności, jakiej w świecie nigdy nikt nie widział, dopóki nie zobaczy dzieci Boże będące razem. I wtedy powie, zaprawdę oni się miłują. Musiał ktoś być, który ich zmienił. Ci, których świat nie był godny, tułali się po pustyniach i górach, po jaskiniach i rozpadlinach ziemi. A wszyscy ci, choć dla swej wiary zdobyli chlubne świadectwo, nie otrzymali tego, co głosiła obietnica, ponieważ Bóg przewidział ze względu na nas coś lepszego, mianowicie, aby oni nie osiągnęli celu bez nas. A więc nawet tyle znosząc przeciwności, tyle będąc wyrzutkami z powodu należenia do Boga, znosili to nie narzekając. Nie mówili Bogu, za co nas to spotyka. Dlaczego Ty, będąc Bogiem, pozwalasz, żebyśmy w takim stanie byli wobec od tych, którzy nie chcą Ciebie słuchać? Oto Bóg czyni świadkami tych, którzy do Niego należą, a świadkowie Boży zawsze są wystawiani na przeciwności i skłaniani przez tych, którzy żyją w kłamstwie, aby przestali mówić. Jednakże ci wszyscy muszą poczekać na innych jeszcze, którzy też wejdą w to samo, co oni, w hańbę krzyża, w czystość, która jest znienawidzona. Musimy mieć świadomość tego, często chrześcijanie myślą w ten sposób, że kiedy uwierzymy, tak się w rzeczywistości dzieje, bo tak powinno być, gdyby ten świat nie należał do diabła. Że jak się nawracamy, porzucamy nasze grzechy, to wszyscy wokół powinni być tak szczęśliwi, zadowoleni, bo przecież jesteśmy wolni. A okazuje się, że to całkiem inaczej działa, że zaczynają na nas patrzeć dziwniej, zaczynają narzekać na nas, a potem wyrzekać nam to wszystko, że co myśmy narobili. Wstyd przynosimy rodzinie i tym bliskim. Dla nich to wcale nie jest zadowolenie i szczęście, jest to ujma. I wtedy patrzymy, że przecież jeżeli odwrócimy się od Pana, to wrócimy z powrotem i będziemy mieli starych kumpli, stare koleżanki i wszystko będzie tak, jak było. W cudzysłowie, fajnie. Albo pozostaniemy wierni Bogu i zacznijmy uczyć się, co to znaczy być samemu czy samej przeciwko wrogom swoim. Stać coraz bardziej świadomym, komu zaufaliśmy, do kogo należymy. Dołączyć do tych wspaniałych ludzi, którzy nie zrezygnowali z Boga,
chociaż wokół arcykapłani, kapłani i fałszywi prorocy mówili im, komu wy służycie? Czyż większość nie mówi prawdy, tylko wy mówicie prawdę? Wielu uczyło się teologii i twierdzą tak, a ty się nie uczyłeś, czy nie uczyłaś i ty wiesz lepiej od nich, co to prawda? Tak, jak prawda wnika w twoje życie, to poznajesz prawdę, a prawda zmienia ciebie i powoduje to, że zaczynasz mówić prawdę i głosisz ją nie dlatego, że ty jesteś taki mądry czy mądra, tylko prawda czyni cię mądrym, mądrą i prawda przez ciebie zaczyna docierać do innych ludzi, ponieważ prawda to miłość. Ewangelia Mateusza, 24 rozdział, 9 wiersz. Wtedy wydawać was będą na udrękę i zabijać was będą i wszystkie narody pałać będą nienawiścią do was dla imienia mego. Musimy być gotowi, bracia i siostry. To jest nasz problem, kiedy my robimy kroki w tył zamiast do przodu. To jest problem wielu ludzi, którzy tylko wyszli trochę do Chrystusa, już popatrzyli wokół, że wszyscy się z tego nie cieszą i z powrotem wrócili, żeby z powrotem się cieszyć z wszystkimi. Ale czym? Drogą do Gehenny? Drogą grzechu? Zobaczcie, ilu młodych czy ochrzczonych ludzi, co oni robią z tym swoim życiem? Wstydzą się kolegów, którzy żyją, czy koleżanek, żyją w grzechach, wstydzą się, że oni też nie żyją jak oni, że muszą żyć inaczej, bo mają wierzących rodziców albo nawrócili się gdzieś, bo usłyszeli Ewangelii i teraz wszyscy śmieją się z nich, że głupiec, głupia, tracą swoje życie na bzdury jakieś, wierzą w jakiegoś Boga, który nie istnieje i wszyscy wiedzą, że tego Boga nie ma. Wśród wielu głupców musi zdawać sobie sprawę, że jeżeli wiesz, że jest Bóg, to ta mądrość czyni cię pośmiewiskiem dla tego świata, który należy do diabła. Wtedy raduj się. Nie daj się zepchnąć z tej wspaniałości. Stój mocno w Panu, należąc do Niego. Wtedy poznawać będziesz, jak On żył na ziemi, prawda, która była wyśmiana, wyszydzona, którą stale chcieli koniecznie usunąć już z tej ziemi, strącić ze skały, zabić. My nieraz myślimy sobie, że musimy pokazać temu światu prawdę. I wtedy zaczynamy robić różne rzeczy. A Pan Jezus prawda mówi, jeśli Ojciec nie przyprowadzi, nikt sam z siebie nie przyjdzie. Jezus nie próbował być taki jakiś fajny dla nich, żeby oni go zaakceptowali i wtedy może posłuchali. Jezus cały czas był ten sam, cały czas prawda, chodząca w czystości prawda. Jeszcze raz przeczytamy to, co Tomek czytał z Izajasza, 30 rozdział. Od 10 wiersza, może od 9. Gdyż jest to lud przekorny, synowie zakłamani, synowie, którzy nie chcą słuchać zakonu Pana, którzy mówią do jasnowidzów, nie miejcie widzeń, a do wieszczów, nie wieszczcie nam prawdy. Mówcie nam raczej słowa przyjemne, wieszczcie rzeczy złudne. Zejdźcie z drogi, zboczcie ze ścieżki, dajcie nam spokój ze świętym izraelskim. Jaką musisz mieć świętą determinację, żeby w swoim życiu słuchać Boga i żeby twoje życie zmieniało się na coraz piękniejsze, gdy coraz bardziej będziesz wykpiony, wyszydzony przez innych, gdy coraz więcej ludzi będzie uważało ciebie za wroga i coraz więcej ludzi będzie opluwać cię, wyszydzać, pisać o tobie paszkwile, wszystko pokazywać, że nienawidzą cię. Za co? Za to, za co znienawidzili ich poprzednicy Jezusa Chrystusa. Za to, za co znienawidzili proroków starotestamentowych. Za to, za co Kain znienawidził Abla. Na tej ziemi, pamiętaj, wszyscy, którzy do Pana należą i trwają w prawdzie, są znienawidzeni. Mili są Bogu, przyjemni są oczom aniołów, którzy należą do Pana,
ale znienawidzeni są przez wszystkich, którzy należą do diabła. Ta nienawiść ma wymusić sposób, aby człowiek się cofnął i chciał zyskać ten świat. Ale każde cofanie się, wiecie, co się dzieje ze sprawiedliwym, który się chwieje przed bezbożnym, jest gorszy od bezbożnego. Ponieważ bezbożny nie wie, co to prawda, a sprawiedliwy wie, co to jest prawda. A więc pozostajmy w prawdzie, wzrastając w prawdzie, nie cofając się. Pozostajmy wierząc, że prawda jest silniejsza od kłamstwa i że ci ludzie, którzy może siedzą, śmieją się, pewnego dnia przyjdą do poznania, że są w złym miejscu i będą chcieli się ratować. Niech Bóg pomoże nie opuszczać tego cennego miejsca w Chrystusie Jezusie i w tym miejscu pozostać, gdyż to Bóg prowadzi swój lud i napełnia nas tym, co potrzebne. Niech Pan pomoże nam oczyścić się z każdego działania czy próby mówienia słów, które światło, o, teraz to mówisz dobrze. Żebyśmy nie zniekształcali prostych dróg pańskich, ale byśmy pilnowali się tego, byśmy pozostali wierni Panu, wiedząc, że prawda wyzwoliła nas, a więc pozostajmy w prawdzie, w wolności Chrystusowej. Nie zbaczajmy, bądźmy ludźmi, którzy pozwolą się Panu zmieniać na obraz Syna Jego Jezusa Chrystusa. Pozostajmy, żeby coraz piękniej było między nami z powodu Pana, byśmy byli sobie coraz bardziej bliscy, byśmy mieli świadomość, że brak rozwoju jest cofaniem się, uwstecznianiem się, że ten, kto nie wzrasta, już się cofa, już staje się obcym, obcą. Zachowuje się jak ktoś, kto nie chce podążać drogą prawdy, drogą świętego zadowolenia. Ewangelia Jana, 8 rozdział. To jest, powiem wam, to jest właśnie próba naszego Ojca. Tak wypróbowany też został Boży Syn na tej ziemi. A jednakże, mówi, ten świat musi poznać, że ja miłuję Ojca i wszystko czynię, co Jemu się podoba. Ten świat musi to poznać. Boże, niech Bóg pomoże Tobie i mi, żeby przez nas ten świat poznał, że my miłujemy Ojca i że pełnimy wolę Ojca, trwając w Jezusie Chrystusie, abyśmy wygrali w tej bitwie i aby Ojciec, ten wspaniały nasz Ojciec, który tyle razy okazuje nam swoją miłość i swoją cierpliwość i swoją dobroć, który podnosi nas i daje nam się oczyszczać, by odebrał chwałę w duchu i prawdzie. Byśmy stawali się ludźmi, którzy z powodu Ojca właśnie czynimy to, aby On się przechadzał pośród zgromadzenia, aby cieszył się nami. I Pan Jezus mówi to do tych ludzi, którzy uwierzyli Mu i mówi, że poznacie prawdę, prawda was wyswobodzi, że jeśli Syn was wyswobodzi prawdziwie wolnymi będziecie, oni się z Nim sprzeczają tutaj. Próbują wchodzić z Nim w polemikę. Jezus do nich mówi, 42 wiersza, gdyby Bóg był waszym Ojcem, miłowalibyście mnie, ja bowiem wyszedłem od Boga, oto jestem, albowiem nie sam od siebie przyszedłem, lecz Ojciec mnie posłał. Dlaczego mowy mojej nie pojmujecie? Dlatego, że nie potraficie słuchać słowa mojego. Ojcem waszym jest diabeł i chcecie postępować według pożądliwości ojca waszego. On był mężobójcą od początku i wprawdzie nie wytrwał, bo w nim nie ma prawdy. Gdy mówi kłamstwo, mówi od siebie, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa, ponieważ ja mówię prawdę. Nie wierzycie mi. Któż z was może mi dowieść grzechu? Jeśli mówię prawdę, dlaczego nie wierzycie mi? Kto z Boga jest, słów Bożych słucha, wy dlatego nie słuchacie, bo z Boga nie jesteście. I dalej Jezus z nimi rozmawia. I kiedy rozmawia z nimi, w końcu 59 wiersz, wtedy porwali kamienie, aby rzucić na niego, lecz Jezus ukrył się i wyszedł ze świątyni. Mówił im prawdę. Oni coraz bardziej go nienawidzili. Nie dziw się, gdy mówisz prawdę, nie, on nie mówił w tej formie domyślnej. Tak w rzeczywistości było. Ich ojcem był diabeł. Oni mogli
szukać pomocy Jezusa Chrystusa, bo On przyszedł wydostać człowieka z niewoli diabelskiej, ale oni nie chcieli Go słuchać. Nie chcieli uznać prawdy. I doszli do punktu swojego władcy, który namówił Kaina, żeby zabić Abla, aby też zabić Jezusa. Co to więc jest prawda? Słuchajcie, prawda daje nam wolność. My, kiedy nie jesteśmy wolnymi ludźmi, by być razem w jedności Chrystusowej, to znaczy, że gdzieś kłamstwo przeszkadza tej prawdzie zdobyć nas dla chwały Ojca. Jeżeli my nie mamy takiego poczucia, że Kościół jest jednym ciałem Jezusa Chrystusa, którego cząstki wszystkie mają o siebie jednakie staranie, gdzieś jest kłamstwo, które oddziela nas od tej wspaniałej prawdy. To kłamstwo trzeba odkryć i usunąć. Bo przecież prawda przyszła dać nam zadowolenie, nowe życie, społeczność z Ojcem, ze sobą nawzajem, szanowanie siebie nawzajem, wyprzedzanie się nawet w tym szacunku, szukanie dobra, a nie zła, rozmowy, które budują. Po to przyszła prawda. Znamy nasze rozmowy sprzed uwierzenia. One nie mają racji bytu, kiedy uwierzyliśmy. Ale jednakże udaje się wrogowi gdzieś wrzucać jakieś inne tematy, które są później omawiane i powodują rozłamy między ludźmi, rozgardiasz w pojmowaniu Kościoła. I później się okazuje, że Kościołem są ci, którzy idą do jakiegoś budynku, a nie ci, którzy żyją w prawdzie. Gdziekolwiek w Biblii zobaczymy Boga i Jego prawdę, tam wszędzie zobaczymy większość, która sprzeciwia się temu. I musimy być tego świadomi. Czy my się sprzeciwiamy prawdzie? Czy zależy nam na prawdzie? Czy zależy nam na tym, żeby świat powiedział o nas, że no, ty jeszcze tak daleko nie odeszłeś, czy nie odeszłaś od nas? Jeszcze są te podobieństwa między nami. Czy zdepczemy te wszystkie podobieństwa jako nic niewarte i powiemy precz. Chcę być podobnym czy podobną do Jezusa Chrystusa. On nigdy nie korzystał z fałszu. On nigdy nie udawał kogoś, kim nie jest. On nie wytwarzał innego obrazu siebie, niż jest rzeczywiście zawsze prawdziwy. I to jest potrzebne wszystkim nam. Nie wstydźmy się prawdy Boga. Diabeł wiele zrobił, żeby ludzie nie starzeli się normalnie, żeby robili operacje plastyczne, robili z siebie karykatury, żeby odmładzać ich. I wyglądałoby na to, że starość to tragedia. Ale kiedy dziecko Boże się starzeje, to jest szczęśliwe. Rosnąc w prawdzie, zbliżamy się do tego miejsca przyobleczenia w ciało Chrystusa Jezusa takim, jakim On jest teraz. Możemy szanować dzień naszego końca, wiedząc, że On nadchodzi i wiedząc, że ten dzień, jeśli jeszcze nie wróci Pan, zakończy naszą ziemską pielgrzymkę, oby w prawdzie, bo gdy w prawdzie umieramy, szczęśliwymi jesteśmy. Gdy trwając w prawdzie odchodzimy z tej ziemi, idziemy razem z tymi, o których tu czytaliśmy. Pan przewidział, aby oni nie wyprzedzili nas. Idziemy w tej gromadzie, która wyjdzie naprzeciw Pana, kiedy On wróci. Wszyscy, którzy byli przed nami, nie wyprzedzą nas. Nikt nikogo tam nie wyprzedzi. Ludzie mogą opowiadać kłamstwa, że już tam są jacyś, a tutaj jeszcze nie, jakieś bzdury. Bóg ma przygotowaną tą uroczystość dla wszystkich swoich dzieci, które trwają w prawdzie. Wszyscy w jednym czasie staniemy przed Jego boskim obliczem, aby tam z Nim być i pozostać na wieczność. 15 rozdział Ewangelii Jana. Nikt nas nie zwodzi, fałszerz.
że można być fajnie w świecie i fajnie z Bogiem. Niech nas nie zwodzi, to jest kłamstwo. To jest kłamstwo. I czy, co czytamy tu od 17 wiersza? To przykazuję wam, abyście się wzajemnie miłowali, jeśli świat was nienawidzi. Wiedzcie, że mnie wpierw niż was znienawidził. Gdybyście byli ze świata, świat miłowałby to, co jest jego. Że jednak ze świata nie jesteście, ale ja was wybrałem ze świata, dlatego was świat nienawidzi. Możemy to zmienić. Odstępując od Chrystusa, a świat powie, no, teraz jest lepiej. Albo pozostać wiernie. I ten świat nie będzie mógł cię znieść. Nie trać nigdy tego, kim jesteś w Chrystusie, na konto tych, którzy spierają się z Chrystusem. Nie schodź na drogę bezbożnych, żeby im powiedzieć, że ty też możesz tam, tak jak oni, przebywać. Jeżeli wyciągamy rękę ku komuś, aby pomóc, nie wchodźmy w ten grzech, w którym ktoś jest. Wspomnijcie na słowo, które do was powiedziałam. Nie jest sługa większy nad Pana swego, jeśli mnie prześladowali i was prześladować będą, jeśli słowo moje zachowali i wasze zachowywać będą. Może być tak, że będą zachowywać nienawidząc nas, szydząc nas tymi słowami, kpiąc, on powiedział takie rzeczy, ona powiedziała takie rzeczy, jacy mądrzy i różne rzeczy, będą używać tych słów może w sposób obraźliwy, albo te słowa zaczną w nich pracować i zaczną rozumieć, że potrzebują ratunku, zbawienia. Jakkolwiek słowa te zachowają. A to wszystko uczynią wam dla imienia mego, bo nie znają tego, który mnie posłał. Gdybym nie przyszedł i do nich nie mówił, nie mieliby grzechu, lecz teraz nie mają wymówki z powodu grzechu swego. Kto mnie nienawidzi i ojca mego nienawidzi. Gdybym wśród nich nie pełnił uczynków, których nikt inny nie czynił, nie mieliby grzechu, lecz teraz i widzieli i znienawidzili zarówno mnie, jak i ojca mego. Jednakże słowo, które jest w zakonie ich napisane, wypełniło się. Bez przyczyny mnie znienawidzili. Bez przyczyny. Jeżeli ludzie cię nienawidzą bez przyczyny, to raduj się z tego, bo to jest Pan. Jezus przyszedł na tę ziemię, aby dać świadectwo prawdzie i pozostańmy w świadectwie prawdy. Nie schodźmy na drogę bezbożnych. Nie próbujmy wprowadzać do zboru życia, które nie jest prawdą, które jest nadal starym zakłamaniem. Nie zamykajmy się, nie blokujmy, nie pozwalajmy, żeby oszczerca albo oskarżyciel, albo fałszywy przyjaciel wchodził między nas i próbował zdobywać kogoś i przez to zabierał atmosferę uczty prawdy. Uczty miłości, uczty radości i pokoju. Niech Duch Boży napełnia nas tym, co jest potrzebne, byśmy znieśli to, co się dzieje w świecie, gdy należymy do Boga. Wiecie, kiedy wchodzisz na drogę prawdy, to pewni ludzie będą cię nienawidzieć, ale pewni ludzie nawrócą się, widząc twoje życie i to, co mówisz. Bo prawda zawsze rozświetla ciemności. I są ludzie tacy, którzy będą kpić i ostrzegać przed tobą, a są tacy, którzy będą szukać, co cię zmieniło, bo chcieliby tak samo. Pozostajmy w prawdzie, a owoc będzie widoczny. Im bardziej kosztujemy się w prawdzie i żyjemy w prawdzie, tym więcej owocu będzie mogło się pojawiać ku chwale tego, który jest prawdą. Idąc przez całą Biblię, wszędzie to znajdziemy. Weźmiemy proroka Jeremiasza. Jak wyglądało życie tego proroka? Ile słów Bóg dał mu mówić? Tyle lat.
mówić do Izraela przez tego człowieka, mówić i mówić. A ile znosił, ile był bity, zamykany, głodzony, wyśmiewany, wyszydzany. I on wstawał i znowuż mówił prawdę. Chociaż mówił, przeklinam jakby dzień, w którym przyniesiono tą wiadomość do mojego ojca. Urodził ci się syn, która wywołała zadowolenie. Zdawał, rozumiecie, to nie jest przyjemne żyć stale w pohańbieniu. Kiedy żyjesz dla tych ludzi, żeby im mówić prawdę, oni cię wyszydzają, biją, chcą cię zabić. Pozostać nadal. I nie powiedzieć dość, a nawet mówił, kiedy chciałem zamknąć i przestać mówić, to paliło to we mnie, a więc miał już tak rozbudzoną miłość do Boga i do ludzi, że nie potrafił tego zatrzymać. I znowuż wyszedł na zniewagę. I znowuż powiedział prawdę, za którą przyszło mu cierpieć. Amos, następny prorok, wyszydzany, wykpiony. I tak po kolei, gdy będziemy szli, z powodu prawdy uznawani byli za ludzi niebezpiecznych, za zwodzicieli, za tych, którzy przyszli niszczyć. Co niszczyć? To, co złe, aby mogło pojawić się dobre. A więc słuchajmy prawdy, bądźmy otwarci i szczęśliwi na prawdę, bo prawda jest dla nas zbawienna. Nie zamykajmy się na nią. Kiedy słuchamy głoszone Słowo Boże, bądźmy otwarci na prawdę, która jest głoszona. Kiedy czytamy z Biblii, bądźmy otwarci na to, co tu jest napisane. Nie zamykajmy się, nie mijajmy się z prawdą. Przeczytamy o miłości. Nie myślmy, że można żyć bez miłości i podobać się Bogu. Przeczytamy o posłuszeństwie. Nie myślmy, że można żyć bez posłuszeństwa i podobać się Bogu. Gdy przeczytamy tu w prawdzie słowo, to wiedzmy, że tak jest naprawdę i tak jest zbawiennie. Poddawajmy się prawdzie, a wtedy pożeglujemy daleko od tych brzegów deprawacji, tej cielesności, która nas trzymała przy czymś. I będziemy mogli pokazywać ludziom wolność, prawdziwe życie wolności. Oby Bóg dawał nam zawsze zwycięską śmiałość i odwagę, ducha odwagi i śmiałości. Nie tyle, by popisywać się przed tym światem swoją innością czy wielkością, ale by temu światu powiedzieć to, co jest mu potrzebne. Pamiętamy Szczepana, kiedy jest kamionowany. On mówi im nadal prawdę. Oto widzę Syna Człowieczego stojącego po prawicy Bożej. I kiedy dalej mówi im prawdę, kiedy go zabijają już, mówi, Panie, przebacz im to, co czynią. Dalej mówi prawdę, że prawda miłuje do końca, że prawda jest gotowa znieść cierpienie i nie przestać być prawdą. Pozostać prawdą w Jezusie do końca. Nie dać się zdeprawować, nie dać się wciągnąć w zło. Nie dać się jeden przez drugiego, żeby rozsiewać między sobą coś złego i przez to deprawować, odsuwać od prawdy. Miłujmy prawdę. Wiecie, co się stanie z tymi, którzy nie miłują prawdy? Wpadną w obłęd i uwierzą diabłu w końcu i pójdą za nim, myśląc, że to jest prawda. Ale ci, którzy miłują prawdę, pozostaną w prawdzie i dadzą odpór diabłu. Bo Bóg jest ich zbawieniem. Jezus Chrystus jest ich siłą, mocą, oczami, zwycięstwem. Pamiętamy Micheasza. Czy nie ma u was jakiegoś jeszcze proroka? No jest Micheasz, on stale źle mówi. No ale przyprowadźmy go. Micheasz mówi, będę mówił tylko to, co chce Pan. Jedź, będzie dobrze. Nie, nie, ty nie możesz tak mówić. Ty zawsze mówisz to, co mi przeszkadza. Powiedz prawdę, czy nie mówiłem ci, że masz, ale taki jaki silny. No i Michałasz mówi, widziałem to i to i to. No i co, śmiej się z tego, kpi, mówi. Wsadźcie go tam o chlebie i wodzie, aż wrócę. On mówi, kiedy wrócisz, to znaczy, że nie mówiłem prawdy. Nie wrócił, bo mówił prawdę. Ale za tą prawdę musiał cierpieć. Bądźmy gotowi, bracia i siostry, cierpieć z powodu prawdy, nie z powodu kłamstwa, nie z powodu, że ktoś przychodzi do ciebie i mówi, znowuż okłamałeś czy okłamałaś. No, przestańmy. Cierpieć z powodu prawdy, że mówimy prawdę, mówcie prawdę jeden drugiemu.
Prawda nigdy nie będzie uderzeniem. Prawda będzie możliwością dla drugiej osoby, żeby doznać tej chwały, że prawda zbawia. Żeby nie stać się nieprzyjacielem prawdy. Pamiętamy Kościół i tych apostołów, którzy się cieszyli, że są godni cierpieć z powodu prawdy. Powiedział, kogo bardziej mamy słuchać, Boga czy was? Jak dobrze jest pozostać w tym, co jest takie czyste, prawdziwe, pięknie wzrastać. Bądźmy gotowi na ucztę prawdy. Żyjmy na uczcie prawdy. Zaprawdę ci, którzy porzucili prawdę, stan jest opłakany. Bo nie można nie żyć w prawdzie i żyć godnie. Nie da rady. Tylko ci, którzy trwają w prawdzie, żyją godnie Boga. Bo Bóg daje im siłę. To prawda, to słowo prawdy daje siłę tak żyć właśnie. 2 Tymoteusza, 4 rozdział. Od 1 wiersza. Zaklinam cię tedy przed Bogiem i Chrystusem Jezusem, który będzie sądził żywych i umarłych na objawienie i królestwo Jego. Głoś słowo, bądź w pogotowiu w każdy czas, dogodny czy niedogodny, karć, grom, napominaj z wszelką cierpliwością i pouczaniem, albowiem przyjdzie czas, że zdrowej nauki nie ścierpią, ale według swoich upodobań nazbierają sobie nauczycieli żądni tego, co ucho łechce i odwrócą ucho od prawdy, a zwrócą się ku baśniom. Ale ty bądź trzeźwy we wszystkim, cierp, wykonuj pracę ewangelisty, pełnij rzetelnie służbę swoją, ale ty pozostań w prawdzie. Kiedy będziesz widział, że ludzie odwracają się od ciebie z powodu tego, co mówisz, będą cię wyśmiewać i kpić i mówić, to nie jest żadne nauczanie, ty nas tu tylko straszysz jakąś gehenną, bo my mamy już zbawienie raz na zawsze i nigdy go już nie stracimy, bo nam nasi nauczyciele powiedzieli, że jak już wierzymy, to jest nieutracalne nasze zbawienie i choćbyśmy żyli w grzechach, to i tak Bóg nas weźmie, bo przecież synów swoich nie wyrzuci. Choćbyśmy żyli w cudzołóstwie, to i tak nas weźmie, tylko lekko nas zawstydzi, a i tak nas weźmie, bo przecież nas kocha. I nasi nauczyciele mówią nam lepsze rzeczy niż ty, że cudzołożnicy nie wejdą do Królestwa Bożego. Ale my jesteśmy cudzołożnikami wierzącymi, a więc Bóg nas weźmie. No i takie inne bzdury jakieś tam. Prawda pozostaje prawdą. Prawda jest tą granicą, którą przekracza tylko ten, który chce żyć w prawdzie. Granicą do wieczności z Bogiem, bo Bóg jest prawdą. Bóg mówi zawsze prawdę. Wróg przychodzi, aby oszukiwać, aby zwodzić. Nie wierzmy. Kościół ma być piękny do samego końca. Gdy wszystko leci w dół z powodu odstępstwa, Kościół ma iść w górę. Ludzie wierzący mają się jeszcze bardziej umacniać w prawdzie. Być sobie bliskimi, szanować się nawzajem. Mówić do siebie to, co jest potrzebne. Milczeć, kiedy jest to niepotrzebne. Ale zawsze uczynić to, co jest miłe Jezusowi Chrystusowi, bo tak będzie najlepiej. Może jeszcze otwórzmy tą Księgę Amosa, 5 rozdział, 10 wiersz. Nienawidzą obrońcy prawa w bramie i mają wstręt do tego, kto mówi prawdę. Nienawidzą obrońcy prawa, bo nie chcą prawa, chcą żyć bez prawiu i mają wstręt do tego, kto mówi prawdę. Straszne to, prawda? Wstręt do tego, kto mówi prawdę. Nie chcąc prawa, chcą żyć w samowoli, w lekkomyślności. Ale przecież końcem tego jest gehenna. Człowiek, który doznaje miłości Bożej, ten się naraża, dlatego że nie chce, żeby ludzie poszli do gehenny. Ilu misjonarzy wyjechało po to, żeby powiedzieć prawdę. Z tego powodu byli w wielkich doświadczeniach i cierpieniach. Tracili swoje dzieci, dalej parli, aby dotrzeć, aby uratować. Ponosili koszt za kosztem i pozostali wierni, aby przedrzeć się przez kłamstwa
i dotrzeć z prawdą do ludzi. Tak samo i do nas Pan dotarł, abyśmy chcieli żyć w prawdzie. Pamiętamy, jak odpowiedział diabłu, nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych, każdym słowem. Chciejmy żyć w prawdzie. Wiem, że życie potrzebuje nas, czy tych, którzy jeszcze w pracy pracują, czy opiekę nad dziećmi, ale uczmy się czynić to w prawdzie. Nie porzucajmy prawdy nigdy, ani w pracy, ani w opiece nad dziećmi. Pozostajmy w prawdzie, ponieważ prawda daje wolność nad niewolą kłamstwa. Ten świat tkwi w kłamstwie, tkwi w złym. Musimy wiedzieć, że to zawsze będzie zderzenie z tym światem. Łatwiej jest żyć w kłamstwie w tym świecie. Łatwo się zabezpieczać, ale żyć w prawdzie to wystawić się. Jeszcze list do Hebrajczyków, 12 rozdział, od 1 wiersza. Przeto i my, mając około siebie tak wielki obłok świadków, złożywszy z siebie wszelki ciężar i grzech, który nas usidla, biegnijmy wytrwale wyścigu, który jest przed nami, patrząc na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary, który zamiast doznać należytej mu radości, wycierpiał krzyż, nie bacząc na jego hańbę i usiadł na prawicy tronu Bożego. Przeto pomyślcie o tym, który od grzeszników zniósł tak wielkie sprzeciwy wobec siebie, abyście nie upadli na duchu utrudzeni. Niech Pan posila cię, bracie i siostro, w tym. Pozostańmy w prawdzie wobec siebie nawzajem. Żyjmy w prawdzie wobec siebie nawzajem i wobec świata, wśród którego przebywamy. Żyjmy w prawdzie, pozostając w prawdzie do ostatniej chwili. Dzięki Panu za to, że On tu był, że przyszła prawda, że On powiedział, jestem droga, prawda i żywot wieczny. I nikt nie przychodzi do Ojca, jak tylko przeze mnie. Pamiętajmy, Jezus przyniósł nam wolność od tego świata. Pozostajmy w tej wolności. Nie dajmy się z powrotem skrępować i pociągnąć w to, żeby się przypodobywać władcy tego świata. Podobajmy się temu, który umarł za nas na krzyżu. Amen.